W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, drugie urodziny Wojtusia oraz test fontanny czekoladowej z Biedronki. No to co, włączyliśmy teraz podgrzewanie naszej fontanny. Jakiś słyszałem, tam przekaźnik się załączył, więc chyba ona już jest w miarę rozgrzana. Co, wrzucamy chyba czekoladę tutaj. Wszystko wcześniej umyte. No to co, wrzucam tutaj czekolady chyba w taki sposób, nie mam pojęcia jak inaczej. I one się chyba roztopią tu w końcu. Na razie spróbujemy z jedną standardową tabliczką, tak nawrzucam ją tutaj. No i odczekam, powiem wam ile czasu musiałem poczekać, żeby coś się stało. Może się okaże, że to będę musiał wyjąć i gdzieś indziej roztopić, zobaczymy. Tak to na razie wygląda. Jest włączone tylko podgrzewanie. Motor nie jest włączony, no bo nie miałby tutaj co tłoczyć. A może byłoby lepiej tutaj już płynną wlać czekoladę wcześniej rozgrzaną. No zobaczymy, jest 15 po. Zobaczymy, kiedy się coś zacznie dziać. No i zobaczcie, tak to wygląda po 17 minutach. Coś tam się zaczyna topić, aczkolwiek bardzo pomału to się robi wszystko. No dobra, to niech się to grzeje. No zobaczymy. Jak coś, to zaraz szybko będzie trzeba jakiś palnik iść chyba, co? Dobra, powkładam tu jeszcze czekolady tak do oporu. No i czekamy. No, za takie pieniądze też nie ma co się spodziewać, że to będzie miało mądrze, to stopi to się w sekundę. No ale zobaczymy, czy to jest warte w ogóle swoich pieniędzy, czy to w ogóle będzie działało. A tu już ogóreczki na sałatkę zrobione. Buraczki również starte, a wszystko to dzięki Boschowi. No i zobaczcie, dwie czekolady są upchane, jest już ich raczej w opór, niewiele tu już bym zmieścił. Czyli tutaj mamy 200 gramów czekolady. No i zobaczymy, jak to się będzie topiło. Jak nie, to jakoś wyjmę, wygberam, roztopię i dopiero tu włożę. Ale dajmy temu szansę, niech to chociaż z godzinkę pochodzi. Ma Wojtuś wszystkie... Ama. Nie zabieraj talerzyka. A ma Wojtuś wszystkie zęby? Nie. Zaraz przyjedzie wujek MC, chrzestny. Tak, MC? MC? I chrzestna też przyjedzie? A wujek MC przyjedzie z ciocią? A ciocia przyjdzie z wujkiem Pawełkiem. Idzie. I będziemy robili live'a? Live'a? Wojtuś dostał czapkę. Fajna czapka. O, czapka dla mamy. Używana już, czy jeszcze nie? Gdyby była używana, to gorzej. O, duża czapka, Wojtuś. I cymbałki. Jezu, smutek do przebijania śrubek. Niech się mogą czy gwoździe wbijać. A Boscha? Nie, no Boscha niestety nie ma kajka. O, siostra, to teraz odpadłaś. Przerobimy na lajonki to. Młotek na lajonki będzie. Jest 52 po, jak pamiętam 15 po to wstawiałem. No i co, tak się to tak topi jak krew z nosa. Jeszcze trochę poczekamy i chyba coś czuję, że to się skończy na podgrzaniu tego wszystkiego. No, a teraz tutaj siostra pochuchała alkoholem, który wczoraj wypiła i zobaczcie, jak to się roztopiło. Tak? Dwa. No raczej. Czyli co, zaraz będziemy... Czyli to wystarczy tak trochę pogberać w tym sumie, no, a nie zostawić sobie i pójść. Temperatura, wiesz, rozniosła, no nie? Ja bym większym alkoholem pochuchał. Czyli co, próbujemy to odpalić? No ba. No siostra, włączaj. O Jezu, ten silnik nawet się nie chce prawie kręcić. No, two girls, one cup będzie zaraz. Widzę czekoladę. A to się zajedzie, to się spali za chwilę, mi się wydaje. No ale zobaczymy. Dajmy temu chwilę. No właśnie też chciałam tą czekoladę poprawić. Uwaga, Pawełku, rozlewa się, zobacz, od góry rozlewa się. No. No jeszcze trochę, jeszcze. Uwaga, pierwsze krople. Uwaga. Są emocje. Są emocje, uwaga. I poszło. Słabo to wygląda. Takie grudki są. Tu girls one cup normalnie. Tu jeszcze jest za gęsta. Nie, to jeszcze dobrze. Może wodą to rozpuści. Nie wiem, czy gorącej wody nie dolać do tego troszeczkę. Chodź, o, czekaj. O, rusza się co. O. Będzie żyło chyba zaraz. Ale jak wtedy to wyłączysz, to może się wylać. Ale to zjemy. Co tam, nie ma już co zasysać chyba i dlatego to się tak zawiesiło trochę. Wychodźcie tam jeść. Nie wiem, czy to nie jest faktycznie za gęste trochę, czy nie lepiej by było dodać wody lekko do tego. Wody, a nie mleka lepiej?
Spróbujemy dolać mleka i zobaczymy, co się stanie. O, zobaczcie, dolaliśmy troszeczkę mleka, turbina ruszyła od razu, słychać. Oj. I się zatrzymało prawie. O. Ale ruszyło znowu. Uwaga, Jezu, są emocje. Mleko zimne z lodówki mleko było. Mleko zimne z lodówki. To był słaby ruch. No i tak to wygląda, zobaczcie. Troszeczkę się to jednak zepsuło i podgrzewanie coś nie działa. Zobaczymy, zaraz rozgrzejemy. Rozgrzejemy czekoladę i damy tutaj rozgrzaną. Zobaczcie, wygląda to na razie tak, o, jakaś margaryna się jakby z tego wydzieliła i odparowuje z tego woda i ogólnie lepiej byłoby to włożyć do mikrofali na 15, czy tam 30 sekund, wyjąć, pomieszać w szklanym naczyniu i tak parę razy to powtórzyć. Myślę, że to się skarmelizowało. Też tak myślę, bo woda odparowuje, tłuszcz zostaje ewentualnie i się nie chce już dołączyć. Myślę, że error. To nie będzie działało. A zmuchni! Tak. Zmuchniesz świeczki? Już ja widziałam, jak dzieci zmuchują. Zmuchaj! Ładnie! Fajny marszał! Dla ciebie jest! Podoba ci się? Z tamtej strony lepiej wygląda. Marszał? Marszał? Ale ładnie zmuchnąłeś. Fiu! Pamiętajcie, że w marszalu jest wykałaczka, żeby ktoś nie zjadł. Oj! Będziemy jeść am-am? Tak. A dajmy mu całego, niech się bawi nim. Oj, woda się wyciekła. Marszala? Am? Dobry marszal? No i super, a ja chciałem zjeść marszala. Ama? Ale. On nie wie. Marszal jest do jedzenia, am-am. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby uczyć dziecko, żeby jadł marszala. Później dasz mu zabawki, będzie wcinał je. O, Boże, głowę urwała! Jezu, dziecko, czego ty go Marszal, uczysz? Zobacz, on już umarł chyba. Jedz, o, ożył marszal. Jedz, o, znowu umarł. Zabiliście go i teraz każecie go jeść. Nóżkę. Bonia przez skrzydełko czy nóżkę. Am. Tylko mu nie dawaj dupy marszala. On lepi nowego. Przykleja. Myślę, że to jest słaby pomysł ogólnie z tym marszalem. Am. Tak to działa po... O której to zaczęliśmy odpalać, pamiętacie, mówiłem? Któraś tam 15. 15. Po takim czasie, jak siostra się tym bawiła przez też trochę czasu, to zaczęła dopiero działać to. I teraz będziemy jedli. Dobra, czyli co, nabijamy kabanosa i możemy to jeść, tak? Siostra. Częstuj się. Kabanosa nabijamy? Dobra, siostra. Wy tam jecie jakieś pierdoły, zaraz zobaczymy, jak tutaj dobre rzeczy smakują z tą czekoladą. O, kiełbasa. No jak to zrobić, żeby mnie nakapać? Nad ręką. No jak ja ręką telefon trzymam. Kiełbasa z czekoladą jest dobra. No i po jakichś jeszcze 2 godzinach, od kiedy było wyłączone, zobaczcie, po włączeniu od razu tego to jest już płynne, utrzymywane i w miarę to zaczyna jakoś wyglądać. Ogólnie wydaje mi się, że powinna być jakaś inna, lepsza, bardziej czekolada. Bardziej płynna. No i zobaczmy, jak to zadziała po kolejnej godzinie, kiedy to już chyba raczej wszystko, wydaje mi się, że jest chłodne. Ciekawe, czy w ogóle się odpali teraz. No coś tam działa. Jaka konkluzja z tego jest? W zasadzie nie znam, nie wiem, jakie zrobić podsumowanie. Sami widzicie, jak to wygląda. Może inna czekolada by zrobiła troszeczkę lepszą robotę, może Nutella byłaby fajną opcją tutaj. No ogólnie maszynka jak za niewielkie pieniądze, bo to grosze we sprawy kosztowało. Myślę, że dzieciom się na przykład na jakichś takich Kinder Party balach spodoba.
Jeżeli Wam się podobało, to łapa w górę, moi drodzy. I do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku bądź na live. Hejka!